Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Nowak-Mitura, jestem historykiem fotografii, pracuję w dziale opracowania zbiorów Muzeum Warszawy i chciałabym opowiedzieć dziś Państwu o jednej z najstarszych i najcenniejszych fotografii w zbiorach muzeum. Jest to portret Józefa Hauschilda autorstwa Karola Beyera, wykonany w jednej z najstarszych technik fotograficznych, jaką jest dagerotypia. Technika ta była nieco czasochłonna i skomplikowana. Polegała na przygotowaniu polerowanej płytki miedzianej, powleczonej cienką warstwą srebra i uczulonej parami jodu. Tak przygotowaną płytkę wkładano do aparatu fotograficznego i naświetlano. Następnie wyjmowano płytkę i wywoływano w oparach rtęci. Powstały w ten sposób dagerotyp był jednostkowy. Cechą charakterystyczną dagerotypów jest ukazujący się na nich obraz, w zależności od kąta badania światła, pozytywowy lub negatywowy. Wynalazek ten okazał się być ze wszechmiar rewolucyjny. Ojcami tego wynalazku byli Francuzi, Nice Fournieps i Louis Daguerre, od którego nazwiska wzięła swoją nazwę dagerotypia. W 1839 roku ogłoszono ten wynalazek w Paryżu i dzięki rządowi francuskiemu przekazano do ogólnego stosowania. Wkrótce pojawiło się wiele osób, które zaczęły wiązać swoją przyszłość właśnie z dagerotypią. 5 lat później, w 1844 roku, młody warszawiak, wówczas 26-letni, Karol Beyer, wyjechał do Paryża, by zapoznać się z nową techniką. Już w styczniu 1845 roku otworzył on w Warszawie pierwszy stały zakład dagerotypowy. Wcześniej bowiem przyjeżdżali tu jedynie wędrowni dagerotypiści. Zakład Karola Beyera mieścił się w oficynie Pałacu Zamojskich, zwanego Błękitnym, przy ulicy Senatorskiej i wkrótce zyskał sobie dużą popularność wśród warszawiaków, którzy coraz chętniej się fotografowali. Tak o nowo otwartym zakładzie Karola Beyera pisał już w lutym 1845 roku Kurier Warszawski. Od kilku tygodni otworzonym został nowy zakład dagerotypowy znanego u nas Karola Beyer. W Pałacu Hrabiów Zamojskich wejście bramą najbliższą kościoła Ojców Reformatów podwórzu na pierwszym piętrze. Głównym zatrudnieniem będzie wykonywanie portretów i w tym celu, aby mieć ile możliwości silne światło, wystawiono umyślnie oszkloną altanę na oficynie, w miejscu mającym światło ze wszystkich stron. Zaś zasłony poruszalne pozwalają oświecać twarze według zasad sztuki i osłabiać je, gdy nadto było rażącym. Gdy teraz słońce już jest nieco wyżej, można zdejmować portrety codziennie, choć w najgorszą pogodę, mianowicie od godziny 10 do 3, a za pomocą aparatów sprowadzonych z Paryża mogą być blisko 6 razy większe od dotąd znanych w Warszawie. Ceny ich stosownie do wymiarów od 10 do 60 zł. Księgarnia Spisa i Spółki przy ulicy Senatorskiej udzielenia adresów i wystawy niektórych portretów zdjętych w tym zakładzie podjąć się raczyła. Portret Józefa Hauschilda powstał zapewne między styczniem 1845 roku, czyli momentem otwarcia zakładu Karola Beyera, a 20 września 1846 roku, kiedy to Józef Hauschild zmarł. Niewiele wiemy o samym portretowanym. Józef Hauschild urodził się w 1768 roku w Sandau na terenie dzisiejszych Czech. Kiedy przybył do Warszawy? Nie wiadomo. Wiemy natomiast, że był fabrykantem mydła i świec oraz, że poślubił Joannę Zofię z Herglów, z którą miał 14 dzieci. 13 w kolejności córka, Joanna Zofia, została żoną brata fotografa Henryka Beyera. Natomiast po jego śmierci w 1856 roku została żoną samego Karola Beyera.
Portret Hauschilda został dosyć nietypowo zakomponowany. Starszy mężczyzna, ubrany w zimowy płaszcz i futrzaną czapkę, wychyla się przez niewielkie okno, ręce opiera o parapet. Kompozycja taka przywodzi raczej na myśl tradycję malarstwa europejskiego, na przykład twórczość Rembrandta, niż tradycyjne portrety dagerotypowe. Niestety w odczytaniu szczegółów portretu przeszkadza zaciemnienie, widoczne zwłaszcza na krawędziach. Jest to korozja obrazu dagerotypowego. Prezentowany Państwu dagerotyp posiada oryginalną oprawę. Papierowe paszportu z ozdobnym litografowaniem zawiera sygnaturę fotografa Karol Beyer Dag oraz obok mniejszymi literami sygnaturę litografa W. Lit. H. Hirschel. Całość zabezpiecza szklana płytka ozdobiona na krawędziach papierową taśmą imitującą skórę. W zbiorach Muzeum Warszawy znajduje się jeszcze jeden portret Józefa Hauschilda, tym razem wykonany w technice albuminowej około 1860 roku. Jest to refotografia dagerotypu. Zdradza ona nieco więcej szczegółów kompozycyjnych, jednak układ dłoni i wyraz twarzy jest zupełnie inny od omawianego dagerotypu. Można zatem stwierdzić, że podczas tej samej sesji w zakładzie dagerotypowym Karola Beyera powstały co najmniej dwa portrety Józefa Hauschilda. Prezentowany Państwu dagerotyp jest niezwykle cennym artefaktem w zbiorach Muzeum Warszawy. Jest to jeden z pierwszych dagerotypów wykonanych w zakładzie Karola Beyera. Jest to również unikatowy przedmiot. Według Danuty Jackiewicz, autorki monografii Karola Beyera, zachowało się do naszych czasów jedynie 57 dagerotypów autorstwa Karola Beyera. Natomiast sam Karol Beyer, dzięki swojej pasji do fotografii, nieustannemu doszkalaniu się i rozwijaniu w tej dziedzinie, został uznany za ojca polskiej fotografii i bezsprzecznie miał wielki wpływ na wielu swoich następców. Dziękuję Państwu za uwagę.